Witam Państwa serdecznie, nazywam się Piotr Walczyszyn. W tym odcinku Creative Summer pokażę Państwu szereg usług, które są dostępne w ramach Adobe Creative Cloud. W takim razie przejdźmy do strony creativeadobe.com i po zalogowaniu zobaczycie Państwo szereg zakładek w górnym pasku. Pierwsza zakładka Files bądź też Plik pozwala nam na ustrukturyzowanie naszych zasobów graficznych i współdzielenie takich plików jak PSD, plików Illustratora oraz innych plików graficznych dostępnych w ramach narzędzi Adobe. Tutaj mam już stworzoną zakładkę Creative Adobe Street Art Summer, w ramach której mam kilka plików PSD, które zostały przygotowane przez osobę odpowiedzialną za tworzenie grafiki do naszej strony streetartsummer.com. Proszę zobaczyć, że plik PSD, mamy tutaj ładny podgląd, możemy sobie wejść i podejrzeć plik PSD, który został wcześniej umieszczony w tej usłudze. W ramach tutaj podglądu tego pliku mamy po pierwsze możliwość zobaczenia podstawowych kolorów, które wyciąga nam automatycznie usługa Creative Cloud z tego pliku. Mamy możliwość też podejrzenia tych kolorów w ramach coolera. Następnie, jeżeli przejdziemy tutaj do zakładki z warstwami, proszę zobaczyć, że mamy możliwość zobaczenia warstw, które zostały przygotowane w tym pliku. Co jest bardzo ciekawą możliwością, jest opcja wyłączania warstwa po warstwie i to też jest bardzo istotne, gdyż ten plik możemy wysłać, czyli link do tego pliku, do tej strony, na przykład do naszego klienta, który nie ma dostępu do narzędzia Photoshop, ale za pomocą właśnie Creative Cloud dostanie po prostu stronę internetową, którą otworzy w dowolnej przeglądarce i będzie mógł podejrzeć sobie warstwy. Na tych warstwach będziemy mogli przygotować na przykład kilka alternatywnych projektów naszej grafiki, którą przygotujemy dla klienta i ten klient będzie mógł sobie włączać warstwy niezależnie. Jak taki plik wysłać, jak podzielić się z innymi? Tutaj naciskając przycisk Share mamy możliwość po pierwsze wysłania do usługi Behance, o której za chwilę, oraz opcja Send Link, wyślij link, która pozwoli nam po pierwsze zmienić ten plik z prywatnego na publiczny i bodajże albo pobrać ten link, wysłać ten link do naszego klienta lub też na przykład wpisać tutaj adres e-mail i automatycznie nasz klient dostanie maila, tak jak tutaj ja wpisałem swój adres mailowy i po wysłaniu dostanę informację, że mogę podejrzeć sobie ten plik, tak jak widzimy w tej chwili, również oglądając jego warstwy. Jeszcze jedna bardzo ciekawa funkcja w ramach tej usługi to funkcja pozwalająca nam na komentowanie. I to też pozwala w momencie, gdy współdzielimy taki plik z naszym klientem, mamy możliwość dopisania na przykład jakichś komentarzy. Proszę o akceptację na przykład. I wysyłam taki komentarz. Osoba, z którą współdzielę ten plik, dostanie informację, że został dodany komentarz. Również ma możliwość zalogowania się do usługi i wpisania swojego komentarza. I w ten sposób mamy możliwość podejrzenia całej historii pracy nad takim dokumentem. Teraz przejdźmy może z powrotem tutaj do tego katalogu Street Art Summer. I pokażę Państwu, jak w tej chwili możemy współdzielić takie pliki. Proszę zobaczyć, tutaj na dysku lokalnym mam plik Tour PSD, który przeciągając do przeglądarki po prostu w ten sposób wysyłam i do usługi i mogę dalej pracować, współdzielić na przykład ten plik. Niebawem w ramach usługi Creative Cloud będzie również możliwość synchronizacji bezpośrednio z systemu plików do usługi Creative Cloud bez konieczności przechodzenia przez przeglądarkę i przeciągania tam naszych plików. Co jeszcze w ramach Creative Cloud? Proszę zobaczyć, mamy zakładkę, możemy przerwać to wysyłanie. Mamy zakładkę Download Center. W ramach Download Center mamy możliwość ściągnięcia wszystkich narzędzi Adobe, takich jak Photoshop, Illustrator, InDesign i wielu innych.
I proszę zobaczyć, że wśród tych wielu różnych aplikacji dostępnych od Adobe jest aplikacja o nazwie Creative Cloud. Jest to bardzo przydatna aplikacja, dlatego że za pomocą tej aplikacji możemy zainstalować nowe narzędzia Adobe. Proszę zobaczyć, jeżeli oczywiście teraz uruchomię download, aplikacja by zaczęła się ściągać. Nie musimy tego robić, gdyż mam ją już zainstalowaną. Proszę zobaczyć w prawym górnym rogu, oczywiście w systemie Windows będzie to w prawym dolnym rogu, w systemie Mac jest w prawym górnym. Tutaj w taskbarze mamy możliwość właśnie uruchomienia tej aplikacji klienckiej Creative Cloud i podejrzenia szeregu dodatkowych usług. Ale to w następnym odcinku. Zapraszam do obejrzenia.